Wieś popegeerowska to wieś zapomniana, a jej mieszkańcy to społeczność wykluczona i wymazana z kart historii. Sytuacja tam panująca opisywana jest często w kategoriach kryzysu społecznego, finansowego, kulturowego, politycznego, ekologicznego i przestrzennego. Państwowe gospodarstwa rolne zajmowały 12,8% powierzchni całkowitej Polski, a likwidacja PGR-ów dotknęła 5% ówczesnej ludności kraju. Architektura to nie tylko projektowanie obiektów. Architektura to przede wszystkim narzędzie pozwalające na przeanalizowanie i rozwiązanie problemów społecznych. Przedmiotem pracy stało się stworzenie uniwersalnego, modelowego rozwiązania, które możliwe jest do wdrożenia na każdym terenie wsi popegeerowskiej z osobna. Pierwszym etapem jest rozpoznanie terenu, które pozwala poznać zasoby oraz historię miejsca. Powinno zostać przeprowadzone wieloaspektowo i w różnych skalach. Obszaru samej wsi, sołectwa, gminy oraz województwa. Na tym etapie należy sporządzić studium przestrzenno-krajobrazowe, które pozwala w dalszej perspektywie na wdrożenie mocno osadzonego w tożsamości miejsca planu odnowy wsi. Studium określa przede wszystkim elementy założeń ruralistycznych, architektonicznych, krajobrazowych oraz struktur społecznych, które należy chronić. W rzeczywistości proces rozpoznania terenu jest najdłuższym i najbardziej pracochłonnym etapem projektu. Następnie należy wskazać problemy dotykające projektowanego obszaru, które wynikają z niewykorzystania istniejących zasobów. Rozwiązanie problemów, z jakimi boryka się wieś, stereotypowo kojarzy się z turystyką. Turystyka, która w mądry sposób wykorzystuje zasoby, może wspierać pozostałą infrastrukturę, jednak nigdy nie może być rozwiązaniem samodzielnym. Jak więc naprawdę rozwiązać problem? Najważniejszym krokiem, często pomijanym, jest wieloaspektowe określenie potencjałów zasobów, którymi dysponujemy, a następnie przełożenie ich na złożony program projektu odnowy wsi. Program ten pozwala na równomierny rozwój obszaru i podniesienie poziomu życia społeczności lokalnej. W przypadku Murzynowa zasobem z największym potencjałem okazała się być stara cegielnia. Większość lokalnej gospodarki do lat 90. opierała się na funkcjonowaniu zakładów ceramicznych, które finalnie zostały sprywatyzowane i zlikwidowane mimo opłacalności i dostępności surowca. Głównym założeniem projektu jest przywrócenie działalności cegielni, dzięki czemu mieszkańcy, wciąż w dużej mierze wyspecjalizowani w rzemiośle, zyskają nowe miejsca pracy. Pozycja Murzynowa w kontekście gminy i województwa wzrośnie, a to umożliwi dalszy i stabilny rozwój wsi. Kolejnym założeniem jest stworzenie serca wiejskiej społeczności i wykorzystanie nieużytków PGR-u. Tak powstał kompleks ceramiki rękodzieła artystycznego. Na terenie wsi, oprócz przewidzenia stref ochrony oraz wskazania kierunku potencjalnego rozwoju przestrzennego, zaprojektowano cztery infrastruktury – rzemieślniczą, rekreacyjną, społeczną i turystyczną. Ostatnim etapem prac było stworzenie spójnej koncepcji na całą przestrzeń dawnego PGR-u. Zaadaptowano część istniejących budynków tak, by wspierały działalność kompleksu poprzez rekreację wodną, pieszą i rowerową oraz turystykę lokalną i turystykę o większej skali. W projekcie pojawiają się także obiekty rozwijające życie wiejskiej społeczności, Centrum Kultury Wiejskiej, Dom Plenerowy, place o różnorodnym przeznaczeniu i charakterze, targowisko wiejskie, kawiarnia z salą spotkań czy gospoda wykorzystująca lokalne produkty. Sam kompleks ceramiki i rękodzieła artystycznego zawiera się w 6 budynkach. Głównej pracowni ceramicznej, która została zaangażowana w dawnej chlewni, pracowni artystycznej na wynajem w stajniach, pracowni zdobniczej zlokalizowanej w Starej Oborze, sklepu z wyrobami ceramicznymi oraz magazynów. 3 budynki zostały rozwiązane szczegółowo. Główna pracownia ceramiki artystycznej, targowisko wiejskie oraz przestrzeń lokalna z kawiarnią, salą spotkań i sklepem ceramicznym. Każdy z zaadaptowanych budynków nosi znamiona czasu, które w szczegółowym projekcie architektonicznym zostały zachowane i podkreślone, by obiekty te mogły opowiadać własną historię. Na widok brudu, umorsanych dzieci i walących się ruder w Hiszpanii pisze się poemat o nieprzebranym bogactwie barw hiszpańskiego folkloru, a na widok naszych kurnych chat i barłogów rozprawę medyczną na temat rozpaczliwe warunki higieniczne na wschodzie Europy.